Kochani, jesteśmy w podziemiach kaplicy grobowej. Redzi Miłowie. Tam o pałacu wiecie wszystko, tak? Opowiadali wam, tak? Ja nie będę się powtarzał. W każdym razie Antoni Radziwiłł zbudował tamten pałac, którego oglądaliście, ale również postanowił zbudować kaplicę grobową dla swojego rodu. I tak jak pałac projektował berliński architekt Schinkel, tak ten kościół, uczeń tego Schinkla, po prostu w konsultacji ze swoim nauczycielem zbudował właśnie tę kaplicę. Ta kaplica to jest w stylu neoromańskim. Styl romański panował, powiedzmy tam gdzieś od 1100 do bodajże 1300. Tak mniej więcej. Ale później wzorowano się na tym stylu i dlatego do tej nazwy dodali taki przedrostek neoromański. Czyli ten kościół był budowany w XIX wieku, ale nawiązywał do tego stylu romańskiego. To jest szereg elementów, o których nie będę mówił. O, na przykład te kolumny, to widzicie? Taka kolumna z taką kostką do góry, to jest typowo romańska. To jest romańska. Także po prostu tych elementów jest tutaj dużo. No i tak, w tych podziemiach został pochowany książę Antoni Radziwiłł, który zapraszał Chopina i jego żona Hohenzollern. Hohenzollernowie to był ród królewski Prusa. No już tutaj tłumaczyłem poprzednią grupą, ale to w wyjątku przez drodze też powiem, i jeszcze szczególnie. Taż pani zakochała się w swoim kraju, późniejszym następcą tronu ludzkiego, też on to wernął, to było w młodzie wtedy. No i co? Nie dopuszczono tego małżeństwa, bo ono było z tego odgałęzienia rodu biedniejsze. Jak to niedobrze miała księżniczka, wcale tak dobrze nie. Tak, no i w końcu wyszło, że Radziwiłł, to jest właśnie tak. Tutaj dzieci ich leżą. Tu spoczywa Antoniego i Luizy, córka Elizę, a tutaj Wanda. Tam można to wieku trochę odkryć, ten pan. Co można zrobić? Przepraszam. A co jest to połowa na niektórym się wydawało, że skarby tak są, wiesz? No, wierzę. Ale ty, gdzie ty tam tutaj groziło w ogóle zawalenie, bo ta kaplica grobowa po II wojnie światowej została przydzielona parafii w Czarnym Lesie, tak jest do dzisiaj. To jest kościół filialny. Mieszkańcy Antonina i tutaj przyległych okolic co niedzielę tutaj mszę święte wysuwa. A tam nie właśnie, bo jeszcze do spory miejsc co. No uważam. Tak. Teraz tamtej po prostu, nie, w tej wnęce tam, w tej krypcie, spoczywali dalsi. Było dużo, słuchajcie, ja dorosłem to bardziej szczegółowo opowiadam, a wy tam może byście byli zbyt niecierpliwi. W każdym bądź razie, w XIX wieku księciem ordynacji prawstwa przygodnicy został Ferdynand Radziwiłł i jego żona Pelagia rodu Sapiewa. Po dacie urodzenia i śmierci poznacie 1926, czyli co? Już była Polska, kochani. 1926 po rozbiorach, po pierwszej wojnie światowej wybuchła Polska. Ferdynand Radziwiłł bardzo człowiek postępowy jeszcze w okresie pruskim, w Sejmie pruskim walczył z innymi patriotami z Wielkopolski o prawa Polaków i tak doczekał się Polski. Pierwszy Sejm wybrany do nowego państwa polskiego, on, Ferdynand Radziwiłł, był najstarszym posłem, czyli tak zwanym posłem seniorem i miał prawo do wygłoszenia mowy inauguracyjnej, czyli początek sejmu. Tak pięknie mówił
że posłowie płakali. To jest wszystko. Wspaniały człowiek. Jego żona Telaga. Na jego cześć mieszkańcy tych okolic, pracownicy wybudowali pomnik, taki obelisk w lesie, nie wiem czy się tam przychodzili, i zasadzili 90 dęb. Te dęby jakiś czas nie były widoczne, myśmy tam przychodzili, to wszystko było zarośnięte, takie piękne. Ja nie wiem czy jest 90, bo ich nigdy nie liczyłem, ale jest bardzo dużo, prawda? Nam się wydawało, że ich tyle nie ma. Że ich tyle nie było, to wszystko było zarośnięte, kwaszcze. I ten pomnik, którego odnaleziono, to już jest inna historia.